Bez krawata w Radiu Yard zaprasza Andrzej Ryczkowski. Magdalena Pękala, szefowa białostockiego biura meteo z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Trudno przed długim majowym weekendem nie zapytać dlaczego. Dlaczego marzec był taki ciepły, a kwiecień już wcale nie jest. Zima wraca, majowi ogrodnicy przyszli wcześniej. Od wielu lat obserwujemy, że majowi ogrodnicy rzeczywiście troszeczkę wcześniej przychodzą do naszego regionu, do całego kraju. Niekoniecznie jest to około połowy maja. Potrafią ci ogrodnicy przyjść właśnie tak w połowie kwietnia, czy na początku maja. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że spowodowane jest to zmianami zachodzącymi w atmosferze, w klimacie, globalnym ociepleniem. Tutaj mówimy o ochłodzeniu, ja mówię o globalnym ociepleniu, ale te procesy są ze sobą powiązane. Rzeczywiście marzec był bardzo, bardzo ciepły. Średnia temperatura marca w Białymstoku zmierzona na stacji meteorologicznej naszej wyniosła 4,9 stopnia, gdzie normy wieloletnie z okresu 1991-2020 mówią o tym, że ta średnia temperatura marca powinna wynosić około 1 stopnia, więc bardzo, bardzo ciepły marzec. A kwiecień, początek kwietnia był dość ciepły. Pamiętamy święta Wielkiej Nocy z temperaturą przekraczającą 20 stopni. Najwyższą wartość do tej pory w kwietniu w Białymstoku na termometrach, mówimy oczywiście o tym roku, zanotowaliśmy 9 kwietnia, to było 26,6 stopnia. A ostatnie dni niestety z temperaturą nieprzekraczającą 10 stopni, nocami około zera, lokalnie przygruntowe przymrozki. No i informacja, myślę, że niezbyt pocieszająca czy optymistyczna jest taka, że póki co w najbliższych dniach nie widać zmiany pogody. Kolejnych kilka dni, może nawet i najbliższy tydzień będą z taką temperaturą około 10 stopni w ciągu dnia. Lekki trend na poprawę zarysowuje się po 26, może po 27 kwietnia, gdzie te wstępne prognozy długoterminowe mówią o tym, że temperatura w naszym regionie może przekroczyć 15 stopni. Rozmawialiśmy o marcu, porozmawiajmy jeszcze o zimie, bo ja wiem, że nasza pamięć pogodowa jest podobno wyjątkowo krótka, ale za nami chyba dość szczególna zima. Na pewno było dużo śniegu. Tak, było dużo śniegu, było po kilkadziesiąt centymetrów tego śniegu. To nie było tak jak poprzednimi latami, że ten śnieg spadł na chwilę, zabieliły nam się krajobrazy i za 2-3 dni tego śniegu znowu nie było. Rzeczywiście w tym roku zima była i mroźna, i śnieżna, ze zróżnicowaną temperaturą oczywiście, bo zdarzały się takie epizody z temperaturą dodatnią, ale możemy mówić o tym, że miniona zima była taka, jak pamiętamy z dawnych, dawnych czasów. Może nie było zasp ze śniegiem po kilka metrów, natomiast wiele bałwanów dało się ulepić, wiele bitew na śnieżki dało się przeprowadzić, więc wszyscy się cieszyli, myślę, że oprócz drukowców i kierowców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma w swojej ofercie takie coś, co się nazywa eksperymentalna prognoza pogody. Na ile można wierzyć takiej prognozie na 3-4 miesiące do przodu robionej jeszcze, dajmy na to, w kwietniu? Te prognozy, tak jak pan powiedział, to są eksperymentalne prognozy pogody. To są prognozy obarczone dość dużym błędem. One są liczone przez modele prognostyczne, nie tylko w Instytucie Meteorologii, ale w wielu służbach na całym kraju. Te prognozy są opracowywane, te długoterminowe. Według tych prognoz eksperymentalnych na czerwiec, lipiec i sierpień naszego Instytutu wynika, że te miesiące powinny być z temperaturą średnią miesięczną powyżej normy i z opadem w normie. Co znaczy, że będą zdarzały się dni, gdzie temperatura będzie przekraczała tą średnią z wielolecia, ale będą też dni, gdzie ta temperatura będzie niższa. Modele numeryczne są rozwijane, są coraz większe moce obliczeniowe tych superkomputerów, na których pracujemy. Natomiast wynikają z tych obliczeń błędy, różnice. One wynikają z tego, że czasami zdarzy się coś gwałtownego, bardzo lokalnego w atmosferze, co zaburza ten proces.
proces prognostyczny. Poza tym modele numeryczne, w zależności od czy kraju, czy danego modelu numerycznego, pobierają też inne dane wejściowe, pracują na siatce o różnej rozdzielczości, wykorzystują różne procesy zachodzące w fizyce, więc stąd też pojawiają się różnice między tymi modelami. A propos modeli, a propos takiego liczenia matematycznego pogody, chciałem też zapytać o to, czy wierzyć aplikacjom pogodowym, bo są ich dziesiątki, choćby po polsku, setki, jeśli nie tysiące w językach obcych. I czasem ja, przyznam, porównuję prognozy dla naszej części Polski w aplikacjach i z tym, co można znaleźć na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No prognozy, te nawet krótkoterminowe, bywają bardzo rozbieżne. Tak, rzeczywiście, bo to są tylko aplikacje i te aplikacje, ja nie jestem mocno technicznie zaawansowana, więc o aplikacjach wiele nie mogę powiedzieć, natomiast no, te aplikacje są podobne do tych modeli numerycznych, które po prostu liczą. Liczą, biorą jakieś warunki początkowe i prognozują takie czy inne temperatury, czy stan zachmurzenia, czy zjawiska. W zależności od tego, co na początku taka aplikacja sobie, jakie parametry założy, potem wypluwa, że się tak wyrażę, takie, a nie inne końcowe wyniki. I tak jak pan mówi, nawet jeżeli czy aplikacje porównamy, czy porównamy modele numeryczne, chociażby te modele numeryczne, które w naszym instytucie się liczą, czyli model COSMO i model AROM. Czasami nawet na dany dzień, chociażby temperatura, czy minimalna, czy maksymalna, czy wysokość opadu, między tymi dwoma modelami się różni. Z pewnością widziała pani to, co się wydarzyło w Dubaju w ostatnich dniach. Czy takie gwałtowne zjawiska będą się także zdarzać u nas? No pewnie tak. Tak, może nie aż tak gwałtowne, że trzy burze gwałtowne, mam nadzieję, że nie będą przechodziły nad naszą częścią Polski czy nad naszym krajem. Natomiast w ostatnich latach możemy obserwować, że te zjawiska są coraz bardziej gwałtowne, coraz częściej występujące, niosące coraz więcej zniszczeń, strat. Kiedy nie było jeszcze tak dobrze rozwiniętych mediów czy mediów społecznościowych, nawet jeżeli gdzieś zdarzyła się jakaś czy trąba powietrzna, czy ulewa, czy silne gradobicie, mieszkańcy danego regionu o tym wiedzieli i gdzieś może obok 2-3 miasta, miejscowości, wioski też się o tym dowiedziały. Natomiast teraz w dobie internetu, w dobie mediów społecznościowych, tych wszystkich aplikacji, natychmiast takie informacje są przekazywane dalej i coraz więcej ludzi się o nich dowiaduje. Natomiast potwierdza się to, że i w naszym kraju, i w całym, myślę, całym świecie te zjawiska groźne, gwałtowne są z coraz większą mocą, są coraz bardziej ekstremalne. Oczywiście wiele pomocy mamy, tak jak wspomniałam, czy o tych modelach, czy o różnych naszych pomocach naukowych, które pomagają nam jak najtrafniej przewidzieć, zwłaszcza burze, bo to są zjawiska, które przed nami, sezon letni przed nami, i zjawiska burzowe są najtrudniejsze do zaprognozowania. To zależy od bardzo, bardzo wielu czynników. Czy synoptycy planują urlopy na podstawie swoich własnych prognoz pogody? Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu ja może bym to jeszcze uwierzył, no ale dzisiaj, kiedy można zawsze pojechać gdzieś, gdzie zawsze jest słońce i upał, to chyba już taki trochę przesąd. Uśmiecha się pani. Tak, uśmiecham się, dlatego że my, synoptycy, nie wybieramy się na urlopy w zależności od pogody. Pracujemy w dyżurach 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i urlopy planujemy z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak żeby każdy w tym sezonie urlopowym czy tej porze ciepłej mógł chociaż na tydzień, półtora czy na dwa tygodnie zaplanować ten urlop, wybrać się na urlop, no a potem gdzie się wybieramy, to już patrzymy z dnia na dzień. A zatem dobrej pogody w czasie letniego urlopu. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Magdalena Pękala, szefowa Białostockiego Biura Meteo, była z nami. Bez krawata w Radiu Yard zaprasza Andrzej Ryczkowski.